nowych na naszym rynku i chciałem im poświęcić trochę uwagi. Przede wszystkim gaz, kartusze gazowe. Używamy kartuszy gazowych w trzech rozmiarach. 110, 230 i 450 ml. Te najmniejsze kartusze gazowe mieszczą się bez problemu do systemów do gotowania różnych firm. Można po prostu to schować do środka, ale tylko te najmniejsze. Wszystkie większe już do tych systemów do gotowania nie wchodzą. Co jest nowością? Nowością jest kartusz gazowy firmy Coleman. Nazywa się Extreme Gas i można na nim gotować do minus 27 stopni. Na czym polega innowacja? Przede wszystkim na różnej mieszance. Do tej pory wszystkie gazy do gotowania zimą to była mieszanka propanu, większej ilości butanu i izobutanu, albo propanu i izobutanu, albo propanu, butanu i izobutanu. Coleman postawił cały problem na głowie. Stworzył kartusz, którym można gotować zimą, który mieści się do systemów do gotowania i który jest większy niż najmniejszy kartusz. Kiedy porównamy te dwa kartusze ze sobą, to okazuje się, że średnica jest tego kartuszu Colemana jest ciupinkę większa niż tego najmniejszego w standardzie, ale taka, że jeszcze się idealnie mieści do tych systemów do gotowania. Więc mamy kartusz wąski o pojemności 230, dokładnie mieści się w niego tyle gazu, co w ten. Natomiast jest to mieszanka, na której można gotować zimą. Część wspinaczy, alpinistów, jakichś zimowych łazików nie używa zimą benzyny do gotowania, używa gazu. Gaz wiadomo, jest czystszy, jest łatwiejszy w obsłudze, nie brudzi, natomiast poniżej zera trudno jest go uwolnić z butli, na dużych wysokościach czy w górach najwyższych też słabo działa. Ta mieszanka Colemana przy zastosowaniu proporcji butanu i propanu, ale dużo, dużo, dużo butanu, bo 60% propanu i mało butanu, przepraszam, 60% butanu i mało propanu, stawia problem na głowie i rozwiązuje wszystko. Mamy małą butlę poręczną, która wchodzi do systemów do gotowania i można gotować na wyjazdach spinaczkowych, wyjazdach skiturowych, dla wspinaczy lodowych. Taki kartusz da radę zimą i firma Coleman sprawdziła go do minus 27 stopni. Myślę, że zarówno format kartusza, jak i skład gazu wywoła na rynku małą rewolucję i za parę lat to będzie standard. Serdecznie go polecam. Rafał Gruszka.